No i kolejny zawodnik, który w tym momencie kończy wyścig. Konrad Czołok, numer 170, pierwszy junior w stawce. Czyli mamy w tej chwili już dwa pierwsze miejsca rozdane w elicie mężczyzn i w kategorii junior. W tej chwili będziemy czekać na kategorię Masters 1 i tutaj myślę, że nic się już nie zmieni. Jestem raczej przekonany, że pierwszy w tej kategorii przyjedzie. Tak, tak, tutaj Michał Siderski porozumiewawczo kiwa głową. W tej kategorii pierwszy przyjedzie Artur Gdoszewski. Także pierwsze trzy miejsca w kategoriach junior, elita i Masters 1 będziemy już znali, natomiast zobaczymy, jak będzie wyglądała walka o dalsze lokaty. I tak jest, Artur Gdoszewski w tym momencie dojeżdża do mety na pierwszym miejscu w kategorii Masters 1. Wielkie brawa, zawodnik Trezado. Tak, koledzy dopingują Jacka Rączce z drużyny Trezado. Numer 130, będzie zrobione kolejne okrążenie. Jeszcze jedna runda została Łukaszowi Łukasiakowi. Trzymamy kciuki, żeby dzisiaj Łukasz ukończył wyścig, żeby żadne tutaj problemy techniczne go nie zatrzymały. Bo rzeczywiście ostatnio pech naprawdę spory, jeśli chodzi o tego zawodnika. Problemy z napędem. Zerwana przerzutka. No i tutaj zapowiada się bardzo fajny finish. No widać tutaj Jacek Rzątka jeszcze chyba nie odda. Numer 196. Jacek Rzątka, Trezado. I na kolejną rundę wjeżdża w tym momencie Mateusz Żelazo. I kolejny zawodnik numer 25, Łukasz Woźnica, również kończy w tym momencie swój wyścig. I kolejny zawodnik kończy w tym momencie rywalizację, numer 313. Kamil Karpat.
którzy już skończyli, proszę tutaj o zejście z tego zakrętu niebezpiecznego, ponieważ jeszcze są zawodnicy, którzy będą jechali dalej. To tam flagę też. Kolejni zawodnicy kończą w tym momencie. Błażej Jakubowski, WGR Team. Proszę zawodników, którzy już skończyli wyścig, jeszcze o umożliwienie kontynuowania wyścigu pozostałym. Numer 208 w tym momencie zakończył wyścig Piotr Jeziorski, kategoria junior. Numer 128, Krzysztof Latoszek również. Numer 210 kończy w tej sekundzie wyścig Bartosz Bejm, Bejm Team. Bardzo mocno widać, będzie finiszował Szymon Pomorski z Como Bike, któremu została jeszcze ta ścieżka między drzewami, nawrotka i ta długa, prosta, szutrowa droga do mety. Numer 144 w tym momencie skończył wyścig. Numer 80 w tym momencie zakończył również wyścig i numer 209 w tym momencie również kończy Adam Jakubowski, Warszawski Klub Kolarski i Michał Morawski również w tej sekundzie zakończył wyścig. Od razu.
razu zmiana. No te laserówki tak. No tak. Będziecie walczyć o 30 ludziom? Do koniec? A my za chwilę powitamy na mecie Marcina Sotyna, GoSport Expert Team, a do mety również zmierza Łukasz Łukasiak. Oraz kolejny zawodnik GoSport Expert, Mateusz Żelazo. I wielkie brawa, proszę, wielkie brawa, Marcin Sotyn, numer 102. W tym momencie kończy wyścig. Zaklinaliśmy wszyscy, żeby wszystko poszło zgodnie z planem, żeby nie było żadnej awarii. I w tym momencie, tak, tak, Łukasz właśnie w tym momencie dojeżdża do mety. Cały, rower cały, on cały, super!
na kartce, które się zapiszczą.